Lamy z panamy mówią witamy. Święta, święta i po świętach. 11 listopada za nami. Czas zająć się dniem 12 listopada. I zaczniemy sobie od takiej dalekiej wycieczki w przeszłość. Nie opuścimy wprawdzie naszego tysiąclecia, no ale prawie że. Chociaż nie, opuścimy. Opuścimy, będziemy w poprzednim tysiącleciu. 12 listopada 1035 roku zmarł Knut Wielki. Król Anglii, Norwegii i Danii, wnuk naszego polskiego księcia Mieszka I i siostrzeniec pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego, urodzony w 996 bądź 997 roku. Więcej o nim opowiadam w jednym z odcinków Gawęd, o kulisach przyjścia na świat Knuta i tych koligacjach piastowskich. Także jeżeli ktoś ma ochotę, to odsyłam, zajrzyjcie do tego odcinka koniecznie. No a my sobie przechodzimy do 12 listopada 1454 roku, kiedy król polski Kazimierz IV Jagiellończyk wydał w Nieszawie przywilej, na mocy którego wszelkie ważne decyzje państwowe zostały uzależnione od szlacheckich sejmików. No i zaczęło nam się od tamtej pory, zaczęło nam się nihil novi, zaczęło nam się weto szlacheckie. Do czego doprowadziła ojczyzna? No wszyscy wiemy z kart historii. To tam były początki. 12 listopada 1596 roku w Krakowie odbył się pogrzeb królowej Polski Anny Jagiellonki. A 12 listopada 1847 roku Brytyjczyk James Young Simpson po raz pierwszy użył do znieczulenia chloroformu. Działania tej substancji on doświadczył na sobie, co możecie zobaczyć tutaj na dołączonych rycinach, zanim zaczął znieczulać innych, przypadkiem znieczulił siebie. 1898 rok, oczywiście 12 listopada, na świat przyszedł Henryk Sucharski, polski major, zmarły w 1946 roku. On zasłynął bohaterską obroną Westerplatte. On dowodził placówką tranzytową czy też transportową. Wykazał się tam tak wielkim męstwem, tak wielką odwagą i tak ogromną determinacją, że przyjmujący jego kapitulację Niemcy pozwolili zachować mu szable w niewoli. Szable mu potem odebrano, no ale liczy się sam fakt tego honorowego poddania, no, okupionego obrony, okupionej ogromną ilością krwi, bohaterskiej obrony. No Niemcy nie mieli chyba wyjścia, to był początek wojny, jeszcze cenili bohaterstwo. 12 listopada 1912 roku na lodowcu szelfowym Antarktyda znaleziono zamrożone ciało Roberta Falcona Scotta i pozostałych członków jego wyprawy na biegun południowy. Ci, którzy są w temacie, mają świadomość, że tam odbywał się wielki wyścig do tego bieguna. Scott kontra Amundsen, ogromne starcie tytanów w północy. No, Scott go nie przetrwał, poszedł za bardzo w środki techniczne. Amundsen był tradycjonalistą, no i to pozwoliło mu ostatecznie zdobyć ten biegun i wrócić stamtąd żywym, a to nie jest łatwe. 12 listopada 1929 roku na poznańskim lotnisku, nad poznańskim lotniskiem Ławica, podczas kręcenia sceny pojedynku powietrznego do filmu Gwieździsta Eskadra, doszło do kolizji samolotów Speed 61C1 i POTES 15, w wyniku czego zginęli pilot i obserwator z drugiej maszyny. No a my sobie przechodzimy do roku 1933. 12 listopada oczywiście Hugh Gray jako pierwszy sfotografował rzekomego potwora z Loch Ness. Czy tam on pływa w tym Loch Ness, czy nie pływa, no nie wiem, ale pierwsze zdjęcie zostało wykonane, maszyna zaczęła się kręcić. 1944 rok, bombowiec Royal Air Force zatopił w norweskim Tromsø, nie wiem jak się wymawia tą nazwę, niemiecki pancernik Tirpitz
Tirpitz był w pewnym momencie największym pancernikiem floty armii hitlerowskiej. Potężna, przerażająca maszyna, bliźniacza skorupa Bismarcka, i podzielił losy Bismarcka. 12 listopada 1948 roku biskup lubelski Stefan Wyszyński otrzymał nominację na arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego oraz na prymasa Polski. On w pewnym sensie był promotorem Karola Wojtyły, no i był człowiekiem, który z całą pewnością nie był wygodny dla władz rządzących wtedy Polską, dla władz komunistycznych. Pięknie zobrazowany to jest w filmie Prymas, tak chyba taki tytuł. On znajdował się na zesłaniu między innymi w wielu miejscach, tutaj miałem to wymieniać w Kurierze, ale jakoś mi uciekło. Uznałem, że jest to mniej istotny temat. Ja natomiast kiedyś miałem okazję być w klasztorze w Lubiążu, gdzie były kręcone zdjęcia do tego filmu. No i tam mocniej zainteresowałem się tą historią, no i jakoś tak mi się ona po głowie kołace po dziś dzień. A my przechodzimy do innego filmu, 1962. No przechodzimy do filmu, tam mówiliśmy o prymasie tysiąclecia. Film wspomniałem tylko tak na marginesie, ale w 1962 roku miała premierę 12 listopada inna opowieść przygodowa w reżyserii, przepraszam, Jana Batorego. Historia zatytułowana o dwóch takich, co ukradli księżyc. No, bardzo komiczny film, mi się wtedy podobał, naprawdę mi się podobał. Teraz w efekcie tego, kim stali się główni bohaterowie dzisiaj, no to tak trochę zbladł w moich oczach, ale jeszcze kiedyś może do niego wrócę, tak na spokojnie wrócę. A my przechodzimy teraz do dnia 12 listopada 1981 roku, kiedy zwodowano kadłub żaglowca Dar Młodzieży. Spłynął kadłub, zaraz potem postawili maszty i fiu po morzach i oceanach. Super sprawa. 2014 rok, moi kochani, lądownik Pile, który odłączył się od należącej do Europejskiej Agencji Kosmicznej sondy Rosetta, wylądował pierwszy raz w historii na jądrze komety 67P Churyumov i Gresiemienko. Przepraszam, niewyraźnie nabazgrałem na kartce, wybaczcie. No to był wielki krok, bo ja rozumiem planety, tam się łatwo oblicza trajektoria i tak dalej, no i taka planeta, no to ona to kawałek Ziemi, to łatwo trafić chyba, tak mi się wydaje, czy taki naturalny satelita Ziemi jak Księżyc, no też kawał ciała niebieskiego, przewidywalny i tak dalej, a taka kometa, wiecie, ona się zbliża do Słońca, jądro się rozgrzewa, ona zmienia tam kierunki lotu, jakieś orbitacje, gdzieś na filmie Armageddon, znowu filmowe posiłkowanie się, tam nie jest łatwo, ten Rosjanin, oj, cała historia świata. Dobra, ale nie wchodzimy już w tematy filmu. Musimy wyjść. 12 listopada 2018 roku zmarł Stan Lee, amerykański autor komiksów, pisarz, scenarzysta i producent filmowy, urodzony w 1922. No i powiem wam tak, gdyby nie Stan Lee, to ja myślę, że nie byłoby tego, co w tej chwili oferuje nam cała stajnia Marvela. Te dziesiątki Avengersów, superbohaterów, jakichś tam niesamowitych rzeczy, ani na papierze, ani w kinie nie obejrzelibyśmy Endgame. No byłoby smutno. Duży, wielki format człowieka kina. Stan Lee. On w każdym filmie do tej pory miał taki swój krótki udział i bardzo będzie mi brakowało tego jego udziału w tych filmikach, w tych produkcjach. A ja wam dzisiaj dziękuję i mam nadzieję, że podobnie jak mnie Stan Lee, wam będzie brakowało Kuriera, ale ja wrócę jutro. Stan Lee już nie. Hej, papa. Pa.